Kurczę, no właśnie, wczoraj miałem to zrobić i jak widzicie, chytry dwa razy traci. Dokładnie tak. Także dzisiaj omówienie tego, co się stało na Kopenhadze. Wydaje mi się, że spięcie klamrą pewnych rzeczy już tak ostatecznie, koniec końców. No i jakby, jeżeli jeżeli jakby kierunek będzie taki, jak będzie teraz, to będziemy przechodzić do jakiejś wtórnej. Nie można powiedzieć chyba wtórnej reanalizy, nie? Chodziło mi o reanalizę. Że jeszcze raz będziemy analizować. Może trochę ten. Zaokrągliłem koło za bardzo. No. W każdym razie krótkie omówienie tego, co się wydarzyło. Na początku skinsmanki, stron wymieniania swoich skinów. Jeżeli chcecie coś przetradować, poszukać czegoś ciekawego, można zajrzeć na stronę. Jeżeli macie taką ochotę, crafty na stronie są, także można sobie coś wyłapać. Jeżeli macie taką ochotę, oczywiście z kodem ZON nie będziemy przedłużać. A więc, chciałem sprzedać Eternal Fiery, chciałem sprzedać Gamer Legiony. I Eternal Fiery, kurde blade, zawiodły. W sensie, no, nie zawiodły mnie przed nagraniem filmu, zawiodły mnie dopiero po nagraniu filmu, ponieważ dosyć mocna korekta na nie wjechała. I jakby pomimo tego, że większość swoich Eternal Fire sprzedałem na dosłownym piku, tak, dużo z nich zostało do teraz. No, jakby, nie oszukujmy się, dla mnie nawet cena 18 RMB jest ceną zdecydowanie, którą przygarnę. I tutaj pytanie jest następujące, czy nie opłaca się ich odkupować już teraz, w sensie może pod jakiś cykl uśredniania, czy coś takiego. Kolejnym, co jest ciekawe, to jest to, w sensie mam nadzieję, że się wyświetli mi tym razem, dokładnie, dziękuję. To jest to, co się wydarzyło na Lin Vision, i tutaj jakby skala w ogóle tego działania jest troszeczkę wyższa, ponieważ mówimy tutaj o niemal 10 RMB, co jest naprawdę sporą kwotą, jak na to, jaką tutaj kwotę reprezentuje naklejka. No i w zasadzie to mieliśmy lekkie takie, bym powiedział, takiego plaskacza na łeb ze strony tych naklejek. No bo na przykład, nie wiem, Gamer Legion powiedzmy się powycofywało ze swoich cen i tak dalej. Dalej podtrzymuje stanowisko o tym, jakoby wahania, które są na Kopenhadze na glitterach były ciekawe, więc zachęcam do zainteresowania nimi, ale też jakby pojawiło się tu po prostu dużo takich rzeczy, które znowu zaczynają troszeczkę zakrawać o science fiction. Takie jak na przykład tego typu wycofania na Virtus Pro, nie? Które się pojawiły. Ja o tym tylko informuję, w sensie ja jeszcze nie podchodzę do żadnych działań z tym związanym, bo jakby dla mnie to jest na razie rynek gra, nie? W ogóle to jest bardzo ciekawe, jak wygląda ten kształt rynku i że on w tak gwałtowny i szybki sposób podejmuje decyzje. To jest coś, co widzieliśmy na Paryżu. To jest jakby ta przysłowiowa fabryka milionerów, która miała miejsce na Paryżu, że jakby Paryż był niesamowitym miejscem do takiego day tradingu, jeżeli o niego chodziło, bo po prostu jakby dużo zmian było w krótkim czasie i dało się na tym wyjść nieźle. I tutaj bym powiedział, że jest coś podobnego. To jest oczywiście gdzieś tam jakiś aspekt pozytywny tego wszystkiego. Także ja ogólnie chciałbym tylko i wyłącznie naświetlić ten kontekst. Jakby po to, żeby go jakoś tutaj uwidocznić, a to, co wy z tym zrobicie, w sensie to, jakie wy zagrania z tym zrobicie, czy może jakich nie zrobicie, bo na przykład coś wam się widzi, że to nie jest wcale takie dobre, no to już zostawiam jakby wam w tym wszystkim do tego, żeby sobie te decyzje podejmować. W ogóle chciałbym zwrócić uwagę jeszcze, bo to jest dla mnie coś bardzo ciekawego. W sensie ja na to na początku nie zwróciłem uwagi, dopiero potem na to zwróciłem uwagę i jakby wow, okej, zajebiste. To jest to, co zrobiła naklejka Koi. I jakby naklejka Koi to jest w ogóle dla mnie jakiś hit. Ja jakby powiem, że jestem w mega szoku, że coś takiego miało miejsce. I jakby chylę czoła dla każdego, kto dokładnie ten scenariusz ustrzelił. Czyli skupienie Koi po 37. O ile jakby skupienie Koi po 37 to było coś, co ja nawet widziałem, bo siedziałem wtedy na rynku. O tyle nie uważałem, że Koi jeszcze kiedykolwiek wyjdzie, albo w krótkiej perspektywie, na cenę, za którą jeżeli, że tak jakby ona będzie warta ryzyka. Że powiedzmy, ja myślę, że ona będzie za 45,
za 50 dni, to by był fajny plus, ale nie na tyle dobry, żeby ryzykować tu. Co się okazało, to zdecydowany błąd. KOI zrobiło wynik po prostu kosmiczny. To jest wynik kosmiczny, który ono zrobiło. I wydaje mi się, że było totalnie jakby top 1 naklejką, jeżeli chodzi o lokowanie w nią pieniędzy. Co jest naprawdę jakby z mojej perspektywy wow. I tutaj trzeba tu oddać dla KOI to, co zostało zrobione. Czy coś więcej? Zachęcam do zainteresowania eventem, bo na pewno zainteresowanie się nim nie jest złą opcją, ale też do bardzo przemyślanych ruchów i pamiętajcie, że każdy ruch zrobiony na Kopenhadze w okresie promocji jest ruchem ekstremalnie ryzykownym i można na nim tak dobrze zarobić, jak mocno można dostać w dupę po prostu, więc jakby polecam się trzymać krzeseł w momencie, jeżeli jakiekolwiek wasze pieniądze lądują tu i najlepiej, jeżeli już mają jakiekolwiek lądować, to takie, które was mało interesują. To na tyle. Jo.